7 sierpnia w kościele w Niekończycy odbył się trzeci z czterech koncertów organizowanych przez parafię. Niekończyckie wieczory, jak zapewnia miejscowy proboszcz, mają być organizowane cyklicznie. Gdy pierwszy raz wszedłem do kościoła, już po dekrecie proboszczowskim, i usłyszałem ten szum samochodów, który jeździ, spojrzałem na kościół, na prezbiterium, przyszła mi taka myśl, że on jest stworzony do tego. Jest on na trasie turystycznej, jest bardzo piękny w środku. Potrzebowało troszeczkę inwestycji w niego, ale wydaje się, że odzyskaliśmy jego piękno. I mam wrażenie, że słuchając koncertów, oglądając je właśnie w tym roku, że rzeczywiście to się wszystko bardzo dobrze zgrywa. Jest to miejsce modlitwy, a jednocześnie jest to miejsce, w którym eksponujemy kulturę, naszą kulturę, także rodzimą. W odrestaurowanym kościele wysłuchano muzykę słowiańską w wykonaniu Edyty Karpińskiej skrzypce i Olega Wolańskiego akordeon. Wśród utworów znalazły się dzieła m.in. Jana Dworaka, Henryka Wieniawskiego, Piotra Czajkowskiego, Dymitra Szostakowicza, Michała Ogińskiego czy Fryderyka Chopina. Parafia w Niekończycy jest najmłodszą w diecezji. Jako odrębna funkcjonuje od roku. Wcześniej podlegała pod parafię w Trzebieży. Do tej pory odbyło się tu 26 chrztów i 13 pogrzebów. W większości parafii miejskich ten stosunek jest odwrotny, niestety. A zatem jest to parafia, która rośnie w liczbę ludzi. Widzimy często, jak tutaj powstają nowe domy, przyjeżdżają nowe rodziny. Najprawdopodobniej za parę lat będzie to bardzo duża społeczność w skali parafialnej, może 2-3 tysiące osób. Niekończyckie wieczory mają szansę stać się ważnym wydarzeniem kulturalnym w tej małej miejscowości. Przez kilka tygodni każdej niedzieli występują muzycy z Filharmonii Szczecińskiej. W poprzednim koncercie, który odbył się 7 sierpnia, uczestniczyło ponad 150 osób. Następny koncert odbędzie się 21 sierpnia. Wstęp wolny. Pod koniec koncertu zebrani obejrzeli ikony Doroty Przywary, która wykonuje je od 2009 roku. Do tej pory stworzyła ich ponad 60. Nie wszyscy Policzanie wyjeżdżają na wakacje. Przyczyny są różne, czasem praca zawodowa. Wówczas pomysłów na spędzenie wolnego czasu należy szukać w mieście. Zapytaliśmy Policzan, czy korzystają z lokalnych atrakcji. Ja akurat pracuję i to bardzo dużo, także ciężko jest cośkolwiek powiedzieć na temat wakacji. Jeśli mam zamiar gdzieś się wybrać, to jeżdżę za granicę. No niestety taka jest prawda, bo w mieście można się tylko zanudzić. Pracuję, nie myślę. W mieście nie spędzam wakacji tutaj, bo no, na działce głównie spędzam. Mam działkę tam za 8 szkołą. Także mam atrakcje, bo i basenik, i roślinki, ptaszki, jaszczurki, wszystko co możliwe. Także no w mieście no już dzieci, wnuków nie mam jeszcze, także z mężem wyjazd ewentualnie na urlop tylko. Kiedy rodzice pracują, wybawieniem mogą być dziadkowie. Często zamiast wypocząć, spędzają czas z wnukami. Pozytywnie z wnukiem. Bardzo fajnie. Działeczka, spacerki. Prawda, Jasiu? Gdzie chodzimy? Ja się bawię, a babcia sobie odpoczywa. Policzanom nie brakuje pomysłów na wypoczynek w mieście. Dla aktywnych sportowo mogą to być na przykład rowerowe wycieczki szlakiem miejscowych obiektów historycznych, ale nie tylko. Można też sobie pójść na kręgielnię, baseniki, na nasz tutaj deptak, pasaż taki, tak? Tam są przy fontannach sobie spędzić czas. Co jeszcze? Pojechać na... tu mamy na Arkonkę też. Mamy blisko w autobus, mamy komunikację naszą do Trzebieży. Ostatnio byłam na jarmarku jakubowym w Szczecinie, a tu w Policach, powiem szczerze, mieszkam od kilku lat za granicą, więc wpadam tutaj tylko na chwilę. Niestety wciąż jest mi tego czasu za mało, także no, na razie jestem na zakupach.
Nie bardzo jestem zorientowana, co się w Policach dzieje, także nie mogę Państwu odpowiedzieć na to pytanie, co można robić. No pewnie tak jak tutaj ludzie spędzają czas gdzieś na jakichś skwerkach, w parku, cóż jeszcze, spacer, posiedzieć sobie w cieniu na ławce, no i pewnie jakieś imprezy kulturalne. W upalne dni ratunkiem może być wypoczynek na plaży połączony z wodną kąpielą. Część Policzan korzysta z okolicznej Mijanki. Bezpieczniejsze jest jednak kąpielisko w Trzebieży. U nas z tym nie ma problemu, bo mamy piękny basen. Mijanka to już mniej, bo to jest tak trochę niebezpiecznie, co prawda, nie? No ale to też jest atrakcja, jakby nie było w Policach, nie? A oprócz tego jakieś sporty. Ludzie dużo rowerami przecież jeżdżą tutaj u nas. Są ścieżki rowerowe pobudowane w Policach, bardzo ładne zresztą. Spędzam wakacje u córek. Dość daleko, bo jadę za granicę. No i jak wrócę, to tutaj tylko co pozostało do lasu na grzybki jesienią. No i słoneczko grzeje. Planujemy pojechać do Trzebieży trochę na słoneczko, bo lubię wypoczywać na słońcu. Wyjeżdżamy na wycieczki, jeździmy nad morze. No i co można robić? Tylko to. Wyjazdy nad morze jednodniowe czy dłuższe? Różne są wycieczki, ale ja lubię jednodniowe. Jechać rano, wieczorem wrócić i w domu spać. W czasie wakacji można skorzystać z propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury. W każdą środę od 10 do 14 można pograć w gry planszowe. Ponadto od 16 sierpnia czynny będzie basen kryty przy ulicy Siedleckiej. Można także odwiedzić Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb, gdzie w każdą sobotę za niewielką opłatą można zwiedzić starą fabrykę z przewodnikiem. Ósmego lipca zakończyło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w 2017 roku. W poniedziałek, 5 sierpnia, ogłoszono oficjalne wyniki. Decyzją mieszkańców w ramach obywatelskiego miliona powstanie 9 nowych inwestycji, 5 miejskich i 4 wiejskie. Projektem miejskim, który otrzymał największą ilość głosów, jest budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 metrów. Inwestycja ma kosztować 300 tysięcy złotych. Drugim miejskim przedsięwzięciem jest projekt Byciak Radwańska, który zakłada budowę kortu tenisowego o wartości 99 tysięcy złotych. Obydwie inwestycje powstaną na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Siedleckiej. Następne to jest budowa miasteczka rowerowego w przedszkolu Tęczowa Kraina. Utworzenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica, a także budowa, a w zasadzie rozbudowa tego placu zabaw w Parku Staromiejskim. Natomiast w tej części wiejskiej zdecydowanie najwięcej, to jest projekt, który w ogóle wygrał, jeśli chodzi o ilość głosów, ponieważ głosowało na niego prawie 1000 osób. Jest to zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Orliku w Tanowie. I następne projekty, które weszły, to jest przebudowa świetlicy w Pilchowie oraz budowa kompleksu takiego rekreacyjnego w Niekłończycy. Czwartym tematem, który komisja zdecydowała się rekomendować, jest doświetlenie ulic w Trzebieży. Projekt w Trzebieży opiewa na kwotę 250 tysięcy złotych. Niestety na jego realizację zostało tylko 125 tysięcy. Dlatego komisja weryfikacyjna postanowiła zrealizować go częściowo. Ogółem mieszkańcy mieli do wyboru 17 projektów, 11 do realizacji na terenie miasta oraz 6 na terenie sołectw. Głosowało prawie 2900 osób, które oddały łącznie 5212 głosów. Taką możliwość dały zmiany w regulaminie, które tym razem umożliwiły wskazanie dowolnej liczby projektów do realizacji. W ten sposób mieszkańcy mogli pokazać kilka projektów, które ich interesują. W zeszłej edycji można było wskazać tylko ten jeden jedyny. Tutaj chcieliśmy poznać, co mieszkańcy sądzą o tych projektach, w związku z czym była możliwość głosowania na kilka. Mi się wydaje, że jest to taka bardziej lepsza propozycja. Będziemy też pracować na przyszłą edycję. Zobaczymy, może też jakieś zmiany wprowadzimy, ale o tym będziemy się zastanawiać, bo oczywiście trzecia edycja w przyszłym roku będzie.
Obecnie trwa budowa przedsięwzięć realizowanych w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego. Wówczas decyzją mieszkańców zwyciężył projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 8, budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Piaskowej i rozbudowa placu zabaw, w tym posadowienie siłowni zewnętrznej w Jasienicy. Wszystkie trzy inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2016 roku. Szczegóły dotyczące zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2017 można znaleźć na stronie internetowej www.bo.police.pl.